mój dzisiejszy gość zrobił rzeczy niemożliwe. Jest lubiany przez wszystkich, a uprawia najbardziej nielubiany zawód świata. Wcześniej jeszcze uprawiał inny, też nie za bardzo lubiany, bo był i grabarzem, i jest długo politykiem. Jak ty to robisz? Wszyscy cię lubią. No nie wszyscy, ale... Znajdź mi tego jednego, pogadamy z nim po swojemu. Taki pan ostatnio, który wyszedł z pociągu na Centralnej z Pendolino, mamy jeszcze na nie odebrano możliwości podróżowania pierwszą klasą. Ten i co, był ten zły, co cię nie lubi? Spojrzał, takie spojrzenie we mnie jak bagnety wbił. Pomylił cię z kimś, ze mną. Nie, właśnie, że rozpoznał i przez zęby nie powiedział, tylko wycedził, z kim ja jechałem. A to jest, oczywiście, pogadamy o tym w programie, ale to jest niemożliwe, to jest anegdota wymyślona, żeby udowodnić, że ktoś cię nie lubi. Byłem niegrzeczny, odpowiedziałem mu, no wie pan, kto panu każe jeździć pierwszą klasą, ale Boże Święty, nie byłem zachwycony swoją odpowiedzią od niego. Nie, straciłeś... Więc nie budzę obojętności. Nie, ale zdecydowanie obojętności. Sympatii i o tym porozmawiamy Boże, w gabinecie cieni z Tadeuszem Cymańskim. Okej. No więc jak żeśmy o tym zaczęli, słuchaj, to gdzie się z lepszym towarzystwem obcuję, bardziej wesołym, bo ty taki wesołek, jakbyś grabarzem, czy jak jesteś politykiem? Cmentarz, demokratyczne miejsce, ale może być też pogodne, zależy jak się na to spojrzy. Smutne jest przemijanie, wiary nigdy dość. Sam myślę, że mam niedosyt tego, co miała moja mama świętej pamięci, która odeszła, która dużo jej zawdzięczam. Ale nie ma też co wpadać w ponuractwo. Nie, oczywiście, to raczej zagajenie. Ja bardziej uważam o pogodnym nastroju, bo lubię wesołość. Gdzieś to nawet znalazłem, słuchaj. Ostatnio to znalazłem i jestem pod wrażeniem. Raduje się. Gdzie żeście to śpiewali, samolot? Śpiewaliśmy to przed programem. A Ruchowicz ma dobry głos, był tu zresztą w programie, nie śpiewał, co prawda. To jest bardzo ciekawe, to raduje się serce, raduje się dusza, bo tylko proszę, proszę rozróżniać szczęście i radość. Ktoś mówi, ale pana bije szczęście, ja mówię, nie, to tylko radość. Czasami jest tak, że jest się z czego śmiać, a nie ma się z czego cieszyć. No to prawda, gorzej jak jest przez łzy. Żeby nie było tak poważnie... Ale jak ty to robisz? No bo w tej polityce, słuchaj, to generalnie jest tak, że masz jakichś tam swoich sympatyków, wiesz, lepszych, gorszych, nie ma, ale cały świat cię tam... Na przykład ja pamiętam, no ja byłem alternatywą, odwrotnością. Mnie raczej, wiesz, stawiano jako ten zły. Ale nie narzekaj, bo myślę, ja pamiętam, też muszę odpowiedzieć kurtuazją na kurtuazję, drodzy państwo, bo trochę tego trzeba mieć, ale myślę, że pogoda, bo jest tak jak z dziennikarzami na przykład. Jeżeli się lubi ludzi generalnie, to mam dziedziczne chyba po mojej matce. Drugi raz ją wspominam. Po prostu lubisz ludzi, nieważne. Piątka ze Schetyną, zaśpiewanie za Rukowiczem. Otwartości. Tak byłem wychowany i to jest bardzo dobra rzecz. Nie ma ludzi całkowicie złych. W każdym... Nic... W każdym trzeba znaleźć coś dobrego i nie jestem aż taki metafizyczny, ani aż tak refleksyjny, ale... żeby nie było zbyt poważnie, bo ten program jest taki trochę na luzie, ale powiem ci taką rzecz. To w wielu miejscach, wielu nie zwraca uwagę. Balzak powiedział tak. No dobra, ale wybaczyłbyś Tuskowi to jego rządzenie, które jakby dobra, w porządku, wyzerujmy, siadajmy. Właśnie odpowiem w tym duchu. Jeżeli my, nędznicy i nędzarze, czyli ludzie słabi, też masz swoje upadki, prawda? Albo będziesz miał. Jeżeli nam Pan Bóg ma wybaczyć wszystko, nie ma winy, nie do wybaczenia, to my... Twoje pytanie retoryczne, stary. Natomiast odpowiedzialność. A tak, byłeś rzecznikiem. A to co? Byłeś rzecznikiem prasowym, więc musimy twardo, zdecydowanie, bo to nie chodzi. No dobra, ale nawołuje elektorat, postawmy mu zarzuty, pokażmy, jaki był zły. A ty mówisz, niech go wyborcy ocenią, darujmy mu jako człowiekowi. Uważam, żeby ocalić te elementarne więzi między ludźmi, żeby w każdym człowieku, nawet największym przeciwniku politycznym, widzieć człowieka. Doktryna jest stara jak świat. Grzechem się brzyć. Absolutnie brzydzę się, co Platforma robi, ale grzesznika, Boże Święty, a strach powiedzieć, miłuj, no nie. No nie, no Tuska miłuj, no nie przesadzajmy. Bez przesadzajmy, ale można szanować. Doceniaj i też, wiesz, doceniaj, bo jak się nie docenia, to się potem srogi łomot dostaje. A to już jest Sun Tzu, co napisał Sztuka Wojny, czyli przeciwnika warto przeceniać. Dużo przeceniać, tak. Niż nie doceniać. A ze sobą odwrotnie. A Tuska warto przeceniać? Myślę, że powiedziałem każdego. Lepiej nasza jest przecena niż niedocenianie. Wielki byłby błąd,
gdybyśmy go zlekceważyli. A zlekceważyliście sądy i Unię Europejską w kontekście, wiesz, ustawy o sądach? Bo trochę, wiesz, dlaczego pytam? Bo jak widziałem kampanię, która ma Polakom pokazać, to ona była oparta na takich rzeczach, wiesz, no te słynne kiełbasy, ale na przykład nie wiem, a takie rzeczy typu, nie wiem, gdzieś ostatnio znalazłem w gazecie, że w jednej sprawie dwa różne sądy w różnych miejscach przepisany wyrok, wiesz, ten sam, co do przecinka. Ale absolutnie, wolałbym, żebyś pytał o wyobraźnię, bo myślę, że tej nigdy dość. No to jak sobie czy my żeśmy na etapie diagnozy, zaczynamy pewne dzieło. Zmieniamy sądownictwo. Diagnoza. Z tym szliście do wyborów. A więc jak potężne siły się poruszyły. Nie tylko chodzi o KOD. Unia Europejska, Timmermans. A, no jasne. Potężne siły, środowisko sędziów. To wszystko razem. Warto było? I żeby przegrać w miastach wybory? Warto to było zrobić? Ja nie wiem, czy tak to należy łączyć, ale powiem jedno. No po prostu myślę, zawsze wracam do tej mojej ukochanej mamy. Jakby się kłóciłem z kimś, albo był spór. Tadziu, pamiętaj, mądry głupiemu ustępuje. No ale byłem co, wściekły, jak to mądry? Mądry PiS ustąpił głupiej Unii Europejskiej? Nie. Sam to powiedziałeś. Powiedziałem, bo tak to brzmi. Natomiast myśl jest inna, że cofnięcie się czasami, ustępstwo, kompromis, zmiana stanowiska, modyfikacja, tak? Bo to jest... My nie przekreślamy i nie rezygnujemy z reformy. No, oczywiście. Natomiast prawdą jest, no nawet dziś... Nie, no, kampanię europejską robić w kategorii polexit, no, wiesz, tak komisja... Jest. Nawet Dzidzi to widzi. No po prostu no, nie będziemy się tutaj chwalić i prężyć, że super to, żeśmy przewidzieli. No nie. Wrócimy do sprawy po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zacytuję Zybertowicza. Powiedział to bardzo barwnie. Powiedział, jeżeli napotykamy ścianę, kamień, no to co robimy? No nie będziemy walić głową. Siła złego na jednego, jak... No wiesz, najlepiej jest mur po prostu obejść. No to obejście czasem jest takie... Czasem przeskoczyć. To obejście, panie redaktorze, drogi kolego, jest redaktorze, takie... redaktorze, nie przyzywaj okej, okay, no dobrze, bo znamy się od wielu lat. Tak, Piękne, dlatego dzisiejsze spotkanie to trochę sentymentalne. Zaraz o tym będziemy mówić, kiedy cię poznałem. No ale dlatego w tej chwili, no nie jest to dla nas łatwy moment. Nie jest łatwy moment. Jeszcze przed nami powrót pani Gersdorf, tak? Ale jest dobrze. Sondaże pokazują cały czas wysokie wyniki, wygrane wybory w gminach, parlament, samorząd. Ale jest takie poczucie, wiesz, że jest moment krytyczny, ważny, nie? Taki czujesz go w powietrzu, że teraz musimy odpowiedzieć na parę pytań, bo jak teraz zacznie spadać, to będzie ciężko zatrzymać. Jest taki moment jest czujesz kluczowy. W powietrzu. Kluczowy? Absolutnie tak. No, mój instynkt. Ale wątroba węgorza. Instynkt, no jestem 20 kilka lat. Przyszedłem do Sejmu w 97 roku. Takie doświadczenie jest spojrzeniem i to, co tu mówimy. Przysłowia są mądre. One zawsze mówią, jak jest w życiu. No więc właśnie trzeba tutaj pamiętać, że kompromis, na przykład cofnięcie się, nie jest oznaką głupoty, tylko mądrości. Znaczy w tym rozumieniu sobie to powiedzenie... Tutaj innej decyzji nie było można podjąć. Żeby nie poszedł przekaz, że powiedziałem my mądrzy, oni głupi. To jest najgorsze co dać może. My nie robimy takich rzeczy, że wytniemy cię za słówko, cię złapiemy. Ja myślę, też powiem tak teraz już na krawędzi, no na kruchym lodzie. Uważam, że porażki uczą. I kto wie, czy to nie jest dla nas paradoksalne. Patrzysz na człowieka, który jest tego żywym przykładem. Nie wiem, czy ten niedosyt, mówiąc delikatnie, pewnego rodzaju rozczarowanie. Ale to jest porażka na przykład Zbyszka Ziobry, który się na tym coś nauczy? No bo jednak był twarzą tej reformy. Ja wiem, że teraz trafiłem cię, wiesz, tak ciach, no okay, szef twojej partii, tak, nie? To powiem nie tyle zręcznie, co prawdziwie. Uważam, że nie ma żadnej decyzji o reformie sądownictwa, ani w sprawie pytania do Trybunału, czy do Unii Europejskiej, cokolwiek. Nie jest to porażka Zbigniewa Ziobry, tylko taktyczny... Wizerunkowo jest kojarzony i na niego idzie, bo on jest w ogóle ulubionym obiektem ataku. Natomiast... No, jak nie ma Antoniego Macierewicza w rządzie, to prawda. Natomiast to prawda. Ty i ja wiemy dobrze, że musiałby być człowiekiem szalonym, gdyby w takiej sprawie, w takim momencie sam... No więc, drodzy Państwo, słyszycie to? Nie, no to jest, takich decyzji minister żaden, nawet najsilniejszy, nie podejmuje no, sam. No, więc mówię to dlatego, bo poszedł taki przekaz, że to jazda po nim. A wiesz czemu? No, czy Patryk Jaki o IPN-ie? Kolejny bo konflikt przykład, w rządzie między dwoma pewnymi, także środowiskami, sposobami myślenia jest. Ale właśnie do tego chcę nawiązać, bo jak ja cię poznałem... Tak. Młody chłopak przyjechał tutaj z Wrocławia do Warszawy w Prawie bardzo Sprawiedliwości. Młody. Ja byłem młody, a ty byłeś bardzo, bardzo młody. Ja byłem bardzo młody. A ja byłem 2003, jakaś rada polityczna PiS-u, spór. Gospodarczy spór. Jastrzębie z jednej strony, tam Kazimierz Marcinkiewicz, Mirosław Styczeń, a z drugiej strony Gołębie, znaczy bardziej powiedzmy, wtedy był liberalizm, etatyzm. Pamiętam. Andrzej Diakonow, Tadeusz Cymański, Adam Glapiński. To jakby tak? Po tej stronie walczymy. No i teraz jak się na to spojrzy, wiesz, no byliście jednak, reprezentowaliście ten taki z ludzką twarzą, musiałem społeczny. Musiałem czekać 15 lat na to. Ale teraz jak 16. Słyszysz o tym 40 milionów
sobie myślisz, to tak powinni się zachowywać ci etatyści, ta część, powiedzmy, myśląca o taką gospodarce? No, po pierwsze nauczyłem się, żeby dobrze być zrozumiany. Nie ma, standardy zostały złamane, pewnego rodzaju skandal, niedopuszczalność, dymisja, tu nie ma dyskusji. W takich okolicznościach takie spotkanie, taka rozmowa. Natomiast co do korupcji 40 milionów... Nie, no to zdecydują służby, prokuratura i tak dalej. Oczywiście, bo bardzo wiele inteligentnych takich wyszukanych pytań się tu rodzi. Jeżeli ja mam nagranie i chcę gościa mieć na widelcu... A myślisz, że to jest jedyne nagranie? Może, słuchaj, tak. Wyobraźnie. No dobra, przeceniasz wroga, sam to powiedziałeś. Tak? Teraz wyobrażasz sobie, że jeden z najbogatszych Polaków, inteligentny facet. Mówimy o prezesie Leszku Czarneckim, że nagrywa tylko jedno spotkanie. Drogi Adam, resztę nie nagrywa. Jeżeli ja bym był w kierownictwie partii, bo niektórzy mnie też mylą, ja nie jestem w kierownictwie i ja swoje miejsce w partii, w szeregu, nawet w pierwszym szeregu, okej, jestem w pierwszym szeregu, ale tylko w szeregu. To uważasz, więc, że tylko jedno? Więc ja bym przyjął założenie, że jest ich więcej. Nie, że nagrał wszystkie, w których brał udział. Albo, że nagrał wszystkie. Ja akurat mogę powiedzieć jedną rzecz i mam pewien komfort. Gdziekolwiek byłem, a jestem gadułą, jezor mam długi i rozmawiam z różnymi ludźmi. No dobra, ale to jakbyś założył, ale że nagrał nie wszystkie. Boję się, nie boję się. Dobra, nie boję się nagrania. Założyłbyś, że nagrał wszystkie. No to co zrobić, żeby za chwilę nie wybuchały kolejne odsłony afery? Co, tniemy wszystkich, którzy gdziekolwiek się spotkali? Nie, no nie tak. No nie to tak. Tusk tak robi. Zaraz, nie? No ja myślę, że każdy człowiek jest odpowiedzialny i za swoje odpowiada. Jestem, ale to skoro byłeś w jednej frakcji, to co ręczysz? Adam Glapiński, zostawiamy, żadnej tu nie mówimy o dymisji, tniemy Chrzanowskiego, do widzenia. Nie, tutaj, co jest pewne, bo elementarna rzecz, żeby postawić akt oskarżenia, musi być uprawdopodobnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ale żeby skazać człowieka, trzeba udowodnić bezsporne jego winę. Ale w polityce nie trzeba nikogo skazać. Mało kto wie, tak jest. Stryk. Tak, więc nie macie. Więc wizerunkowo podwójnie, bo raz, że jest prowadzone postępowanie bardzo szybko, zdecydowanie, to raz, ale wizerunkowo z tego względu, że takie słowa padły, tam były jeszcze inne rzeczy bardzo... No przykre. My na pierwszej linii posłowie mamy pensję 2000 mniej, a on mówi, że tak ciężko ma, bo ma 33 tysiące. No wybacz. No sorry, winę tu. Ale ja uważam, że tam politycy robią dużo, dużo, dużo za mało i właśnie płynnie przyszliśmy. Ale ja nie chcę się żalić. Nie mówię o tobie, bo ty zawsze tylko mówiłeś, dla tym, nas, jakby to dla nie nas ogólnie, i dla, no. Dla nas, dla elektoratu, taki tekst, zgodzisz się, no nie karny, ale jest w odbiorze, jesteś specjalistą od PR-u. W odbiorze jest co? No nie będę nic mówił, ale nie będę nic mówił, ale to jest jak Gowina, nie może żyć od pierwszego do pierwszego. Niektórzy, żeby w nas uderzyć, do tego się chwytają, bo tutaj dajemy pole, niestety. Niestety, to ja jestem szachistą. W szachach, żeby być mistrzem, nie trzeba super grać. I cały czas atakować. Jedna rzecz najważniejsza. Bronić. Nie robić błędu. Ale też bronić, nie? Obrona. Ja zawsze miałem, wiesz, jaki problem w szachach? Zawsze się tak podjarałem tą ofensywą, którą prowadzę, że niestety zapomniałem o tyłach. No. Bo ja o jednej rzeczy, to tak wykorzystując tę niecodzienną, szczęśliwą chwilę, dajmy internautom też bardzo świetną zasadę życiową i szachową. Jaka jest świetna zasada jedna szachów? Jak masz dobry ruch, świetny ruch, nie wykonuj go. Przemyśl? Zastanów się, czy nie masz lepszego. Ciepłapka. Bo jak mamy sukces, mamy wygrywać wieże, mamy przewagę mieć i dalej walczyć, czy a mamy w takim boku momencie? Inną drogę, mat. Jesteście w takim momencie? O, chciałbym. Marzyłbym o tym. Ale to słuchaj, bo jeszcze... Ja myślę, że mamy dużo trudnych ruchów. Bo mówiliśmy o tych pieniądzach i to zakończmy nie pieniędzmi, ale trochę czymś około zepsuta atmosfera by była. Nie, ale pamiętam taką historię o tobie, że jak pierwszy raz dostałeś w Parlamencie Europejskim wypłatę, to nie mogłeś uwierzyć. Przecierałeś oczy, aż poszedłeś do kwestury tam, wiesz, zapytać, czy to jest prawda, że tak dużo ci kasy przelali. Do kwestury może to tak, aż tak legendarnie było. Natomiast zaskoczenie było ogromne. I nie ma co ukrywać, że to nie jest różnica. Nie, to jest przepaść. To jest przepaść. W ogóle tam nie ma o czym. I tak to wygląda. Dlatego wszyscy chcą. Natomiast, nie wszyscy, natomiast dla mnie to było też o tyle może ciekawsze czy trudniejsze, bo byłem. Moje poglądy zaczną również na gospodarkę. No Tadeusz, ty chwaliłeś się, że kupujesz kiedyś garnitury w lumpeksach, a potem dostałeś na konto tam tyle eurasów, że mogłeś trzy lumpeksy kupić. Ale w lumpeksach też kupuję niektórzy, żebyśmy też podzielili od razu wyraźnie. Wielu ludzi kupuje w lumpeksach, bo w lumpeksach naprawdę mogą być bardzo dobrym. Wzory przede wszystkim. Nie krytykuję, tylko mówię, że to jest taka przepaść, jest kosmos. Ale dobra, chcesz tam wrócić? Ale ja mam dobre to, że ja lubię Dostojewskiego i moje wychowanie mnie nauczyło... A chcesz tam wrócić? Bo Dostojewski to zaraz znowu już podjedziemy. Czy chcę, to jest złe słowo, natomiast jeżeli matka, partia, nasza matka, partia
skierowała, to powiem... No, twoja matka partia ma biorące w Nadolnym Śląsku, teraz, dwójeczkę biorącą w Małopolsce, jeszcze, no więc może gdzieś... Nie, no ja nie ma mowy tutaj o żadnych biorących miejscach. Sam A ty wyjdziesz z każdego. Nie, no to nie, jak... No, pamiętasz szóste miejsce, no... Jak na takie programy będę przychodził, jak twój... Słuchaj, to, będziesz... To, któż to ja mam dla ciebie... Nie, Tadeusz, to ja ci muszę coś powiedzieć. No. Jakby tak zupełnie poważnie i żeby to nie było, że chcę Tadeuszowi krzywdę, żeby to żaden pocałunek śmierci. Tak. Na wybory do Parlamentu Europejskiego potrzebują jeszcze premiera technokraty Europejczyka. Ale takiego premiera jak Tadeusz Cymański na wybory krajowe, socjalizm taki do ludzi normalnie rozumiany, porządnie rozumiany. Tadeusz Cymański 2019. Dziękuję, socjalizmu o muerte. Lubię dowcipy, ale tutaj... A to, wiesz co, to nie jest do końca dowcip. Jakby mnie ktoś zapytał o poradę, co zrobić przed wyborami krajowymi, to zrobić coś nowego. Moja próżność została delikatnie połechtana, no chociaż sam jak ktoś się pomyli, panie ministrze, to mnie zawsze... Jak już zostaniesz tym premierem, to chociaż wiesz... Myślę, że nie mam do tego... Mam do tego zdrowy dystans, ale bym jeszcze rzeczą się podzielił, co mnie ratuje, uważam. Nie tylko Dostojewski, ale i wychowanie. Mianowicie Dostojewski powiedział tak, naucz się cieszyć z rzeczy błahych, a każdy dzień będzie świętem. I tym pięknym, sztuka cieszenia się. I tym pięknym akcentem musimy kończyć Gabinet Cieni. Każdy dzień niech będzie świętem. Do zobaczenia. Jak się z małej cieszę, to cóż dopiero z dużej. Mm.